Cześć, witajcie na kanale firmy Korbanek TV. Dzisiaj przegląd z warsztatu. Przejdziemy po całej hali, zobaczycie co się dzieje na hali warsztatowej na nowym serwisie. I tak, na pierwszym planie tu mamy opryskiwacz Bertu, przygotowanie do wydania, on już jest sprzedany. Takie pucowanie przed wydaniem do klienta i tutaj jeszcze dodatkowo montujemy nocne oświetlenie LED-owe, także dwie lampki zamontowane. Jest to tutaj taki nasz montaż. Nie oryginalny, tylko nasza inwencja twórcza. No to chodzi, żeby było taniej. Są dedykowane, gotowe zestawy do takich opryskiwaczy, ale one bardzo dużo kosztują. A z takich można to samemu zamontować. Wystarczy jakiś sporniczek, lampki, dorobić wtyczki, puścić przewód. Jeszcze włącznik w kabinie i to wychodzi dużo, dużo taniej jak oryginalny zestaw fabryczny. Tu mamy na warsztacie kwadrant 2200 RC, aparaty wiążące, to mechanik tu przywiózł, wymontował u klienta, przywiózł tutaj do Tarnowa i będzie robił przegląd tych aparatów, one całe tu są do sprawdzenia, do regulacji. I tak, mamy 6 aparatów, ma prasa, a mamy 7. Dlaczego? Bo klient ma jeden zapasowy. W trakcie żniw, jak coś mu się stanie z aparatem, no to wtedy już nie wzywa serwisu, tylko na szybko sami sobie po prostu przekładają aparat. No chodzi o to, żeby było po prostu szybko, nie tracić czasu. I tak. Aparaty całe trzeba porozbierać, wszystko zobaczyć, gdzie nie ma, pousuwać luzy. Na przykład widać te trzymaki, nie wiem czy to na filmie widać, jak one mają góra-dół, luz i jeszcze na boki. To się reguluje akurat podkładkami dystansowymi, ale to zobaczymy, bo niektóre już mają widać na ośce luz, to wtedy to dyskwalifikuje. Ten tu ma bardzo mocny luz. Trzeba będzie wymienić albo sam stworzeń, albo jeszcze tutaj ten trzymak, to jak będzie rozebrane, to będziemy widzieć. No i tak to wygląda, tutaj jeszcze palce wszystkie supłacza trzeba poprzeglądać, no niektóre już widać, że też są powycierane, te powierzchnie nie są równe. Nie wiem, czy to akurat na filmie będzie widać. No. Także to wszystko jest tutaj do zrobienia, do regeneracji. Do wykonania przeglądu. I tak, następny mamy kombaj Fendt 6275, przezbrojenie na kukurydzę. O tym kombajnie jeszcze nie raz był film nagrywany, jak był przezbrojany na kukurydzę albo na zboże. To jest stały klient. Tym razem przezbrojamy go na kukurydzę. To już blachy widzicie na bęben mucący są zamontowane na kukurydzę. No i to całe przezbrojenie, to jest przezbrojenie na zboże zostawione w tej skrzyni. Wszystko po kolei. Tak, tutaj widzicie, jest przygotowane, żeby wykonać to sprzężenie. I tutaj taka ciekawostka, siewnik monosem 15-rzędowy MS, czyli siewnik do warzyw 15-rzędowy, to jest już pod klienta. Szczerze mówiąc, tyle lat, jak tu robię, to jeszcze takiego dużego siewnika do warzyw 15-rzędowego nie mieliśmy. Także bardzo ogromny na ramie składanej siewnik monosem. Jak widzicie, bardzo, bardzo duży. Tu wszystkie kartony. Zobaczcie, ile tych kartonów jest, żeby ten siewnik zmontować. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Tu cała jeszcze drobnica. No i tam jeszcze na końcu widać, to już są... Akurat w tych małych kartonikach to są tarcze wysiewające. Dobra. Tu mamy przegląd Capello. Całe też porozbieranie, wymiana łańcuchów, jak tu widzicie, wszystko porozbierane. Czeka też, no bo za chwilę akcja kukurydziana, więc wszystko musi być gotowe. No i tu na tej hali, to już takie trochę grubsza sprawa, ale też Fendt 6275, no i tutaj wymiana wytrząsaczy, wał wytrząsaczy i ogólnie trochę rzeczy. Ale tu na ten temat nie będę Wam za dużo zdradzał szczegółów. O tym będzie oddzielny odcinek o samym kombajnie, także zapraszam do śledzenia kanału, jak widzicie. Tu akurat mamy 4 wytrząsacze, 2 już są zamontowane, ale to wszystko w następnym filmie. Także proszę śledzić nasz kanał. Tu wychodzimy tajnym przejściem. Tam jest przenośnik pochyły. Właśnie od tego kombajnu, co jest przezbrajany na kukurydzę. Bo też oczywiście w przenośniku jest kilka
rzeczy do zrobienia na przezbrojenie, dlatego on też musi tutaj być przezbrojony, przygotowany, tak jak widzicie. Zakłada się takie dodatkowe grzebienie na ten bęben wstępny. No i przy okazji tu są wymieniane, jest to co widzimy jest do naprawy, no to jest też robione, nie? Tu są, zobaczcie, tulejeczka, takie plastikowe, teflonowe tulejki, które są odpowiedzialne za ślimaki. To jest, tak widzicie, tutaj pęknięte, no to musi być nowe. No i tutaj te blachy, tu gdzie przychodzi palec, ta jest tutaj, widzicie, też zniszczona, no to od razu trzeba wymienić, ta jest krzywa, ale to jest ogólnie, to jeszcze trzeba będzie prostować, bo tak widzicie, jest wgięty cały ten bęben, no tu samo się nie wgięło, musiało wpaść jakieś ciało obce ciało, przepraszam. I teraz przechodzimy jeszcze do rozrzutnika Bergmann 6240S. Maszyna pokazowa. Akurat tym rozrzutnikiem robimy pokazy u klientów. No i ten rozrzutnik właśnie wrócił z takiego pokazu. No i teraz trzeba go przygotować. Pokażemy, jak wygląda w środku. No widzicie, był używany, widać ewidentnie, że rozwoził obornik. No i też jak to na pokazach, jak to w oborniku, wszystko się może znaleźć. No i tym razem było tak samo. Nie wiem, gdzie tu chłopaki, ale chyba wyrzucili, jedna listwa była skrzywiona. O, jest tutaj. Już mamy, zobaczcie. Tak wygląda listwa po pokazie. No tu nawet już nie ma co prostować. Wygięta. Na szczęście tylko jedna sztuka. Już mamy nową, pobraną z magazynu listwę. No i tutaj niestety poza tym, że listwa sama się zgięła, to jeszcze niestety zgiął się tu ten wspornik, który tutaj te listwy są przykręcane. Także bardzo duża siła musiała być, no bo te wsporniczki, zobaczcie, one też nie są na tych łańcuchach jakieś cienkie, no i bez użycia palnika i gazu nie obyło się, żeby to wyprostować. I teraz tak, tu zobaczcie, o, tu ta łapka jest, nie ma śrubki. Widzicie, tu na końcu tych łap rozrzucających są śruby, które służą jako bezpieczniki zrywalne. Jeżeli jakieś ciało obce nam wpadnie, no to wtedy ta śruba ma się zerwać i ta łopata przesuwa się jakby do tyłu, lata luźno. No i tu, jak już widzicie, tu nie ma jednej i tu nie ma jednej, czyli to, co zgięło listwę, najprawdopodobniej wpadło, bo one powinny być w tym momencie tu na środku, więc w jednym momencie to wpadło i dwie śruby się zerwały, aczkolwiek tu na pewno też nie ma i ta łapa tutaj już widać, że ona też patrzy pod zupełnie innym kątem, więc tam też na pewno ta śruba jest zerwana. Zresztą zobaczcie po wałkach. Ciężko stwierdzić, co to w tym oborniku było, bo to nie jest ani siatka, jakieś plastikowe. Ciężko stwierdzić, nawet pierwszy raz takie coś widzę, a już w ogóle nie mam zielonego pojęcia, skąd to się mogło znaleźć w oborniku. No dobra, na dzisiaj tak na szybko byłoby to w skrócie wszystko Wam przedstawione. Mam nadzieję, że się podobało, także pamiętajcie o kciuku w górę i śledźcie nasz kanał. Będą jeszcze ciekawe, fajne filmy. Trzymajcie się, hej!